dwóch poprzednich odcinkach opowiedziałem o wszystkich polskich latarniach, od Krynicy Morskiej poczynając, na Świnoujściu kończąc. Było ich 15, ale o czym mało kto wie, to nie wszystko. Polska ma bowiem jeszcze dwie czynne latarnie morskie działające daleko, daleko poza granicami kraju. Hornsund. W fiordzie Hornsund w Zatoce Białego Niedźwiedzia na norweskim Spitsbergenie znajduje się stacja polarna Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk nosząca imię Stanisława Siedleckiego. Stąd na biegun północny jest 1500 km, a do Łodzi 2800. Dlaczego akurat do Łodzi? Bo Łódź leży zaledwie 30 km od geograficznego środka Polski znajdującego się w Piątku. A przy tej odległości owych 30 km naprawdę nie ma znaczenia. Więc jeśli mówimy o odległości od Polski, to chyba najlepiej będzie mierzyć do jej środka. Latarnia nosi nazwę UW-1 na cześć przezwiska profesora Piotra Głowackiego, który przez 15 lat kierował Zakładem Badań Polarnych i Morskich i odpowiadał za funkcjonowanie polskiej stacji polarnej Hornsund. Inicjatorem zbudowania latarni na Spitsbergenie był Kazimierz Zając, dawny marynarz z Polskiego Ratownictwa Okrętowego i opiekun innej polskiej latarni na antypodach, Arctowskiego, o którym będzie mowa za chwilę. Przywiózł z Polski starą, dookólną latarnię okrętową z soczewką Fresnela i wraz z pozostałymi pracownikami stacji w wolnych chwilach budowali latarnię. Ze starych beczek po paliwie spawali konstrukcję wieży, malowali ją, budowali automatyczny zmieniacz żarówek i elektronikę. Po kilku miesiącach latarnia była gotowa. Uruchomiono ją w pierwszych dniach grudnia 2006 roku. Latarnia ma taką samą charakterystykę światła jak latarnia w Helu. Nim rozbłysła, fakt ten musiał zostać wcześniej zgłoszony gubernatorowi Svalbardu oraz norweskiemu Instytutowi Polarnemu. Latarnia jednak nie jest naniesiona na mapy morskie, przynajmniej na te, które mam, a są to najnowsze, zaktualizowane mapy Garmina. Nie ma jej także w brytyjskim spisie latarni. Latarnia Hornsund ma 530 cm wysokości, zaś światło znajduje się na wysokości 7 metrów nad poziomem morza. Zasięg białego światła wynosi 9 mil morskich, a czerwonego 8 mil morskich, co stanowi odpowiednio 17 i 15 km. Arctowski. Jeszcze dalej od Polski leży inna polska latarnia, Arctowski. Stąd do lądolodu Antarktydy jest 127 km, na biegun południowy 3100 km, na przylądek Horn 900 km, zaś do Łodzi 14000 km w linii prostej. Tak naprawdę to po ortodromie, ale nie będziemy się zagłębiać w tajniki nawigacji. Polska Stacja Antarktyczna Polskiej Akademii Nauk imienia Henryka Arctowskiego znajduje się na wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych na północ od wybrzeża Antarktydy. Wyspa ma 95 km długości, 25 km szerokości w najszerszym miejscu i w 90% pokryta jest lodem. Znajdują się na niej stacje polarne 9 krajów. Poza stacją polską jest także urugwajska, rosyjska, argentyńska, dwie chilijskie, brazylijska, południowo-koreańska, peruwiańska i chińska. Średnia roczna temperatura na wyspie wynosi minus 1,6 stopnia Celsjusza, a najwyższa, jaką zanotowano, nie przekroczyła 17 stopni. Na wyspie znajduje się grób polskiego fotografa, dokumentalisty i reżysera filmów przyrodniczych Włodzimierza Puchalskiego, który zmarł na niej w styczniu 1979 roku.
W marcu 1978 roku na wysokiej, bazaltowej, samotnej skale wylano żelbetową płytę, do której umocowano kratową konstrukcję pokrytą od zewnątrz ocynkowaną blachą stalową. Wieża latarni ma 6 metrów wysokości i średnicę 80 cm. Na biało-czerwonej kolumnie pionowo namalowana jest jej nazwa Arctowski. Światło, które jest zasilane agregatem prądotwórczym, umieszczone jest na wysokości 30 metrów nad poziomem morza i świeci światłem dookólnym całą dobę. Źródłem światła jest żarówka LED o mocy 30 W. Co ciekawe, światło żarówki skierowane jest lekko w dół, aby oświetlać drogę nie tylko statkom w Zatoce Admiralicji, ale także polarnikom poruszającym się po lodowcu. Identyczna lampa, tyle że czerwona, umieszczona jest na przystani Polskiej Stacji Antarktycznej na słupku o wysokości 1 metra. Trzecim punktem orientacyjnym podczas nocy polarnej są światła brazylijskiej stacji Comandante Ferreras, znajdującej się po drugiej stronie zatoki. Uchylę Wam rąbka tajemnicy. Za kilka tygodni na kanale, który jeden ze słuchaczy nazwał podcastowiskiem, pojawi się rozmowa z polarnikiem, który na wyspie Króla Jerzego spędził kilka miesięcy, dwukrotnie pracując w stacji polarnej. I to już wszystkie polskie latarnie morskie. Jest ich w sumie 17, 15 na polskim wybrzeżu i 2 poza granicami kraju. Jest także kilka latarń już wygaszonych oraz staw, które, choć nimi nie są, uważane są za latarnie morskie. Wróćmy zatem nad Bałtyk. Twierdza Wisłoujście. Tej latarni już nie ma. Wisła jest kapryśną rzeką i kilkukrotnie w czasach nowożytnych zmieniała swe ujście do morza. Nad zachodnim, głównym wówczas korytem rzeki, zbudowano twierdzę, której głównym zadaniem była ochrona portu w Gdańsku oraz kontrola statków kupieckich. Początki twierdzy sięgają XIII wieku, choć pierwsze pisane wzmianki datowane są dopiero na schyłek wieku XIV. Była to jeszcze wówczas konstrukcja drewniana. W 1433 roku została spalona przez husytów, a odbudowana po raz kolejny uległa zniszczeniu podczas sztormu w 1465 roku. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej twierdzę zaczęto odbudowywać w formie murowanej. W 1482 roku wzniesiono okrągłą wieżę o wysokości 18 metrów, która służyła nie tylko celom obronnym, ale także była latarnią morską. Na jej szczycie prawdopodobnie znajdowała się bliza, czyli wysięgnik z żelaznym koszem, w którym palono ogień, widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. Latarnia Wisłoujście, która była najstarszą polską latarnią morską, świeciła do 1758 roku. Zamknięto ją, ponieważ z biegiem czasu Wisła osadziła u swego ujścia ogromne ilości piasku, powodując zmianę kierunku nurtu rzeki i znaczne oddalenie wejścia do portu i latarni. Poza tym do Gdańska zaczęły zawijać statki o coraz większym zanurzeniu i koniecznym stało się zbudowanie portu w innym miejscu, a wraz z nim nowej latarni. Funkcje te przejęły światła umieszczone w dzielnicy Brüssen, czyli w Brzeźnie. Równie starymi latarniami była Wineta u ujścia Odry i Rego Ujście, o ujścia, jak sama nazwa wskazuje, rzeki Regi w Mrzeżynie. Nie ma na ich temat niestety żadnych materiałów źródłowych, odnotowuję więc je tylko dla formalności. Westerplatte. Na początku XIX wieku Westerplatte było jeszcze wydmową wyspą porośniętą krzewami i niskimi drzewami, na której znajdowało się zaledwie kilka budynków. W 1824 roku zaczęto na nim budować kamienne molo, będące równocześnie falochronem gdańskiego nowego portu, a na jego końcu ustawiono żeliwną latarnię.
Nazwa falochron jest w tym przypadku o tyle myląca, że miał on chronić kanał portowy nie tyle przed falami, co przed nanoszonym przez nie piaskiem. Chcąc uchronić falochron przed kolizją ze statkami, w odległości kilku metrów od niego wbito w morskie dno szereg drewnianych pali, na których z biegiem czasu ułożono wąską kładkę, tworząc w ten sposób molo o długości 830 metrów, a zatem o 300 metrów dłuższe od mola Sopockiego. Spacer po molo lub falochronie należał do obowiązkowych punktów programów czasowiczów z Westerplatte. Stawa na falochronie na Westerplatte miała wysokość 13 metrów i jej światło pochodzące z trzech gazowych palników zabłysło po raz pierwszy 1 kwietnia 1843 roku, stanowiąc oświetlenie lewej, czerwonej główki wejściowej do portu. Jej latarnik mieszkał w tak zwanej kuchni, jednym z pięciu budynków o charakterystycznych czterospadowych dachach, stojących wzdłuż kanału portowego. Kuchnie te służyły do gotowania załogom statków, na których w czasie pobytu w porcie obowiązywał zakaz rozpalania ognia. Stawa przetrwała blisko 200 lat i na początku XXI wieku miała zostać wpisana do rejestru zabytków jako najstarszy w Gdańsku obiekt tego typu. Miała, bo w 2012 roku podjęto decyzję o jej pocięciu i oddaniu na złom. Dzisiejsza latarnia na falochronie jest tylko jej repliką. Gdańsk, Nowy Port. Latarnia w Brzeźnie, uruchomiona 24 września 1758 roku, tak naprawdę składała się z dwóch latarni. Niższej blizy i wyższej, będącej wieżą o wysokości 20 i średnicy 10 metrów. W obu palono węgiel w tzw. kotłach wulkana, czyli po prostu w metalowych koszach. Węgiel kamienny miał jednak pewną wadę. Przy słabym wietrze dawał słabe światło, zaś przy silnym zużywał się zbyt szybko. Dlatego w 1817 roku zastąpiono go woskowymi świecami o grubości ponad 5 cm. To wówczas na płaskim szczycie wieży wybudowano laternę. Światło było jednak za słabe i zamieniono je na gazowe, montując na dwóch platformach po trzy lampy Arganda ze zwierciadłami o średnicy 53 i ogniskowej 23 cm. Gaz uzyskiwano z węgla kamiennego we własnej gazowni. W 1825 roku zwiększono liczbę lamp Arganda do 5, a 35 lat później, ze względu na wysokie koszty utrzymania, palniki gazowe zamieniono na 7 lamp zasilanych olejem rzepakowym, który po kolejnych 10 latach zastąpiła nafta. Lampy zawieszone były jedna nad drugą i miały zasięg 14,5 mili morskiej. Ich wysokość nad poziomem morza wynosiła 23,5 metra. W 1887 roku światło zamieniono na elektryczne, było jednak nieco za nisko, by mogło być widziane z helu. Zapadła więc decyzja o wybudowaniu nowej latarni morskiej, wyższej o 7 metrów od swej poprzedniczki. Miała ona 8,5 metra średnicy i posadowiono ją na fundamencie o grubości 4 metrów. Swym wyglądem przypominała latarnię z amerykańskiego Cleveland w stanie Ohio. Skąd takie podobieństwo? Otóż w 1893 roku w drodze na wystawę światową Chicago delegacja z Gdańska odwiedziła Cleveland. Tam zobaczyła latarnię morską, będącą wówczas jedną z najbardziej imponujących amerykańskich latarni w historii i już w następnym roku miała ona siostrę bliźniaczkę w Gdańsku. Nie były identyczne, to prawda, ale były bardzo do siebie podobne. Różniły się drobnymi detalami, kształtem kopuły, balustradą na górnej galerii i ilością okien na elewacji. No i tym, że amerykańska zbudowana została w stylu wiktoriańskiego neogotyku, zaś polska gdańskiego neorenesansu. Budowa latarni zakończyła się 31 października 1893 roku.
Ośmiokątna wieża z galerią i laterną przykrytą miedzianą kopułą miała wysokość 27 metrów, a na szczyt wiodły granitowe schody. Źródłem światła była przeniesiona z poprzedniej latarni łukowa lampa elektryczna. Obok budowli postawiono maszynownię i dom latarnika, a na jej szczycie umieszczono tak zwaną kulę czasu. Codziennie o godzinie 12 na sygnał przychodzący drogą telegraficzną z Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Berlinie, kula o masie 70 kg spadała wzdłuż masztu zamocowanego na dachu laterny. Spadek kuli był sygnałem dla nawigatorów statków zacumowanych w pobliżu, według którego mogli dokładnie nastawiać swoje chronometry. W chwili wynalezienia radia i sygnalizowaniu przez nie każdej pełnej godziny, kule czasu, niegdyś będące szczytem nowoczesności, stały się anachronizmem. I gdy w 1929 roku sztorm uszkodził mechanizm kuli czasu na latarni w Nowym Porcie, już go nie naprawiono. Dziś jest tylko kilka kul czasu na całym świecie, między innymi w Obserwatorium Greenwich w Londynie, w Waszyngtonie, Singapurze i w Littleton na Nowej Zelandii. W owych czasach nikt niepowołany nie mógł wejść do latarni morskiej. W 1894 roku wydano tajny rozkaz, na podstawie którego zwiedzanie latarni było zabronione. Osoby cywilne i wojskowe ubiegające się o zezwolenie na obejrzenie obiektu musiały otrzymać podpis prezydenta regencji. Zezwolenia nie otrzymał nawet wybitny uczony, przyrodnik i podróżnik baron Aleksander von Humboldt, który, nawiasem mówiąc, nazwał Zatokę Gdańską jednym z trzech najpiękniejszych wybrzeży Europy. Wraz z uruchomieniem w 1984 roku latarni w Gdańskim Porcie Północnym, światło nowego portu zostało wyłączone. Latarnię kupił mieszkający w Kanadzie Stefan Michalak, który wyremontował latarnię i w miesiącach letnich udostępnia ją zwiedzającym. Wewnątrz podziwiać można pięknie zachowane historyczne urządzenia optyczne oraz wystawę Latarnie Morskie Gdańska na przestrzeni wieków. Zachwyca również widok z jej szczytu na Gdański Port, Westerplatte i Zatokę Gdańską, aż po Gdynię i Hel. Sopot. W latach 1903-1904 obok sopockiego molo wybudowano zakład balneologiczny, czyli uzdrowisko leczące wodą i borowiną. Projektanci, nie chcąc szpecić panoramy miasta, ukryli komin kotłowni w wieży przypominającej latarnię morską. Zbudowana jest z cegły na planie kwadratu, ma wysokość 39 metrów i wieńczy ją spiczasty dach, na którym w 2008 roku zrekonstruowano dawną iglicę. Zakład balneologiczny działał tylko do wojny. Później budynek przejęło miasto i urządziło w nim łaźnie, zaś w 1956 roku przejął go szpital reumatologiczny. Budowla pierwotnie służyła, poza tym, że była kominem i czasami kopciła niemiłosiernie, jako wieża widokowa. Pierwsze światło o niezbyt imponującym zasięgu wynoszącym 5 mil morskich rozbłysło po II wojnie światowej. Umieszczono je na wysokości 25 metrów nad poziomem morza, a gdy w 1975 roku zmodernizowano kotłownię i komin przestał dymić, dwa lata później zainstalowano nowe oświetlenie, którego zasięg wyniósł już 17 mil morskich, czyli 31 km, czyniąc z sopockiej wieży pełnoprawną latarnię morską. Później jednak zmniejszono intensywność światła, obniżając jego zasięg do 7 mil morskich. Stawa, bo tym w istocie jest budynek, jest udostępniona do zwiedzania przez cały rok. Na szczyt wiodą żelbetowe, kręcone schody. Gdynia, Oksywie. Na terenie obecnego cmentarza marynarki wojennej stała niegdyś latarnia morska.
Wikipedia podaje dwie daty uruchomienia latarni – 1877 i 1887. Prawidłowa jest data wcześniejsza. W książce Mariana Czernera o latarniach morskich pojawił się chochlik drukarski, który zamienił siódemkę w ósemkę. Dziennik urzędowy Królewskiej Rejencji w Gdańsku pod pozycją 1028 ogłosił informację o uruchomieniu latarni w Oksywiu 1 października 1877 roku. Rok ten zgadza się również z informacjami z Państwowego Archiwum w Berlinie. Latarnia miała ułatwić żeglugę na wodach Zatoki Gdańskiej, głównie z Pucka, Helu, Jastarni czy Kuźnicy. Była to najniższa w Polsce latarnia. Ośmiokątna wieża miała zaledwie 10 metrów 60 cm wysokości. Postawiono ją 60 metrów od wysokiego, 40-metrowej wysokości klifu. Dzięki temu światło latarni znajdowało się na wysokości 46,5 metra nad poziomem morza. Pierwotnie było ono naftowe, później zmieniono je na elektryczne. Zasięg wynosił 8 mil morskich, czyli 15 kilometrów. Do latarni przylegał jednopiętrowy dom latarnika. Nie było w nim wody, którą trzeba było przywozić w beczkach ze wsi Oksywie, odległej o około pół kilometra. Podobnie było z zaopatrzeniem, które raz na jakiś czas dowożono łodzią z Pucka. W 1932 roku zmieniono światło latarni na sektorowe. Od strony lądu było czerwone, zaś białe od strony morza, widoczne przy dobrej pogodzie z odległości 17 mil morskich, czyli 31 kilometrów. W chwili, gdy rozpoczęto budowę portu w Gdyni, istnienie latarni straciło sens, ponieważ jej funkcje miały przejąć światła na główkach falochronów. Ostatecznie w roku 1933 latarnia przestała świecić, ale wciąż można było ją zwiedzać za opłatą w wysokości 1 złotego polskiego. W 1939 roku budynek został doszczętnie zniszczony podczas walk o Kępę Oksywską. W miejscu, gdzie stała latarnia, utworzono cmentarz Marynarki Wojennej. W 2007 roku umieszczono na nim obelisk przedstawiający latarnię. Jej model można także obejrzeć w Niechorzu w Parku Miniatur Latarni Morskich. Jastarnia Bur. Gdyby latarnia morska Jastarnia Bur istniała dziś, to znajdowałaby się w granicach Helu, a nie Jastarni, choć niegdyś rzeczywiście do Jastarni należała. Zbudowano ją w 1872 roku i po raz pierwszy jej światło zabłysło 15 grudnia tego samego roku i oświetlało aż 270 stopni horyzontu. Biała wieża latarni u dołu była czworoboczna, wyżej ośmioboczna. Laterna, kryta kopulastym dachem, pomalowana była na zielono. Świeciła dość nietypowym światłem, na zmianę białym i czerwonym. Bur była wprawdzie niższa niż Hel, jednakże osie optyczne ich świateł znajdowały się na takiej samej prawie wysokości, ponieważ latarnia stała na wysokim 22-metrowym wzniesieniu. Źródłem światła była lampa olejowa, zużywająca 11 gram oleju rzepakowego w ciągu godziny. Mechanizm latarni był bardzo skomplikowany. Lampę otaczała pierścieniowa soczewka o średnicy 50 cm, sprowadzona z Paryża. Przed nią, za pomocą mechanizmu zegarowego, obracało się 6 dodatkowych soczewek, które jeszcze bardziej koncentrowały światło, a przed każdą z nich umieszczono czerwoną szybę. Jednocześnie z soczewkami obracało się 12 przysłon. Całkowity obrót części ruchomej trwał 6 minut. Do wieży latarni przylegał niewielki, kryty płaskim dachem budynek mieszkalny dla dwóch latarników z rodzinami. W 1936 roku latarnia została wyłączona i zastąpiona przez latarnię Góra Szwedów.
W 1939 roku podczas kampanii wrześniowej latarnie wysadzono, żeby utrudnić orientację niemieckim okrętom podwodnym i naprowadzanie ognia artylerii. Góra Szwedów. Góra, która ma wysokość 19 metrów nad poziomem morza, nosi także nazwę Szwedzka Góra lub po prostu Szwed. Swą nazwę zawdzięcza prawdopodobnie Szwedom, którzy wylądowali na plaży u podnóża wzniesienia po tym, jak ich okręty Achilles i Christine z eskadry wiceadmirała Klasa podczas V wojny polsko-szwedzkiej, a było ich w sumie 7, weszły na mieliznę podczas sztormu w 1628 roku. Pierwszej jednostce udało się zejść na głęboką wodę, druga została zaatakowana przez polskie wojsko i zdobyta. Zdarzało się, że statki płynące do Gdańska, biorąc latarnię morską w Jastarni Boże Zachelską, zbyt wcześnie zmieniały kurs i osiadały na mieliźnie. Dlatego też zapadła decyzja o wybudowaniu nowej latarni na szczycie Szwedzkiej Góry. Powstała w 1936 roku i zastąpiła wyłączone światło w Jastarni Boże. Była to stalowa, szkieletowa konstrukcja, wysoka na 17 metrów, posadowiona na betonowej podmurówce o wysokości 2 metrów. Była to pierwsza, całkowicie polska latarnia zaprojektowana i wybudowana po uzyskaniu niepodległości. Światło latarni znajdowało się na wysokości 34 metrów i widziane było z odległości 14 mil morskich, czyli 26 kilometrów. Układ dwóch świateł latarni morskich, Hel i Góra Szwedów, ułatwiał nocną żeglugę wokół półwyspu, zapewniając łatwe uzyskanie pozycji z dwóch namiarów. Latarnia posiadała oświetlenie elektryczne przeniesione z latarni morskiej na Oksywiu, była w pełni zautomatyzowana i sterowana z odległej o 3 km latarni w Helu. Niestety, często zawodziła i nawet w brytyjskiej locji opisywano ją jako niepewną. Zimą szyby laterny potrafiły być zaśnieżone lub oblodzone, uszkodzeniu mogło też ulec źródło światła lub urządzenie optyczne. Po powojennych naprawach latarnia została ponownie uruchomiona w roku 1946. W 1954 roku obiekt został zmodernizowany, a światło było widoczne z odległości 16 mil, czyli 30 km. Teren latarni był terenem wojskowym i latarnia służyła równocześnie za punkt obserwacyjny numer 26 Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej. Gdy wojsko zrezygnowało z niego, spowodowało to postępującą dewastację wieży. Pod koniec lat 80. kontrolka na latarni morskiej w Helu zasygnalizowała awarię na Górze Szwedów. Dyżurny latarnik na motorowerze pojechał sprawdzić przyczynę. Na miejscu okazało się, że wandale potłukli szyby i żarówki, a także poprzesuwali stalowe płyty zakrywające kilkumetrowej głębokości piwnice. W ciemności latarnik wpadł w dół, równocześnie zawalając konstrukcję stropu. Zaniepokojeni dłuższą nieobecnością, koledzy latarnika udali się na Górę Szwedów i po kilku godzinach wyciągnęli go z piwnicy, na szczęście żywego. Do wysokości 4 metrów konstrukcję zabezpieczono blachą stalową, ale wciąż była ona niszczona przez wandali. Na kilka miesięcy latarnia zgasła, gdyż tyle czasu trwała jej naprawa. Ponownie zaświeciła wiosną następnego roku, ale w roku 1990 jej światło zgasło na zawsze. Stan techniczny latarni Góra Szwedów z roku na rok jest coraz gorszy. Rozewie 2. Na Rozewiu znajduje się nie jedna, ale dwie latarnie morskie. Stara i nowa, lub w oficjalnej nomenklaturze Rozewie 1 i Rozewie 2.
Obie także mają swoich patronów. Stara nosi imię Stefana Żeromskiego, nowa Jana Kasparowicza. Ale jeśli sądzicie, że używana jest latarnia nowa, to jesteście w błędzie. Światło wysyła bowiem stara latarnia. Jeśli stara latarnia świeci do dziś, to można postawić pytanie. Po co obok zbudowano drugą latarnię? Otóż w XIX wieku nie potrafiono jeszcze sterować charakterystyką świateł i bardzo łatwo było, szczególnie podczas złej pogody, pomylić światło rozewia ze światłem helu. I wówczas statek wpływał gdzieś na plażę w okolicach chałup. Dwóch świateł ustawionych obok siebie nie można było pomylić z niczym innym. Nową latarnię wybudowano za pieniądze otrzymane od Francji tytułem odszkodowania za straty w wojnie francusko-pruskiej. Zlokalizowano ją w odległości 190 metrów od starej latarni i oddano do użytku w roku 1875 i odtąd, aż do roku 1910, świeciły obie. Miały takie samo ciągłe światło o takiej samej mocy. Nowa latarnia miała 29 metrów wysokości, zbudowana była z cegły, pomalowana na pomarańczowo, zaś 16-kątna laterna, przykryta miedzianym dachem, była zielona. Do wieży przylegały dwa parterowe budynki, w których mieściły się mieszkania dla 5 latarników obsługujących obie latarnie oraz ich rodzin. Latarnię wyłączono wiosną 1910 roku. Przejął ją wówczas stacjonujący w Pucku niemiecki morski dywizjon lotniczy, który uczynił z niej wieżę obserwacyjną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1920 roku wieżę przejęła baza lotnictwa morskiego w Pucku. Nie pełniła ona jednak żadnej funkcji nawigacyjnej, lecz była wykorzystywana jako punkt obserwacji wzrokowej i technicznej. W 2022 roku staraniem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku po 112 latach przywrócono latarnię do życia. W latach 2014-2015 przeprowadzono prace remontowe wieży i rewitalizację laterny. Kolejnym etapem prac było wykonanie z akrylu repliki aparatu Fresnela. Nie udało się jednak zamontować windy dla osób niepełnosprawnych. Latarnia znajduje się zbyt blisko niestabilnego klifu. Opiekunowie latarni zastąpili widok z tarasu projekcją, która odbywa się na monitorach usytuowanych przed wejściem do latarni. Dla osób niewidomych i słabowidzących przed latarnią znajduje się natomiast makieta obiektu, którą można dotykać. Stawa Młyny w Świnoujściu. Każdy turysta odwiedzający Świnoujście musiał usłyszeć tę legendę. Gdy Świnoujście stało się miastem portowym, jego mieszkańcy zaczęli pracować na statkach, wypływając w długie rejsy. Żony czekały na marynarzy, którzy wracali z morza odmienieni. Byli wyczerpani, słabi i przybyło im lat. Jedna z marynarskich żon o imieniu Alicja, zrozpaczona stanem swojego ukochanego męża Krzysztofa, poszła pewnej nocy nad brzeg morza i gorzko płakała. Tajemniczy głos kazał jej szukać ratunku w wiatraku, z którego wyszedł stary młynarz. Wysłuchał kobiety i kazał jej przyjść następnego dnia wraz z mężem. Zalecił mu okłady z błota, kąpiele morskie i spacery. Tydzień później zabrał go do wiatraka, a po pewnym czasie mężczyzna wyszedł z wnętrza znacznie młodszy. Wiatrak zaczęli odwiedzać także inni marynarze i wszyscy czuli się jak nowonarodzeni. Jednak gdy stary młynarz umarł, okazało się, że nikt nie znał sekretów jego zabiegów, a mechanizm wiatraka stanął. Jest i druga legenda powiązana z pierwszą, choć nieco frywolna i seksistowska. Wiatrak znów zacznie się kręcić, gdy ze Świnoujścia wyjedzie wczasowiczka lub kuracjuszka, która podczas pobytu nie zdradziła swojego męża.
Stawa w formie wiatraka stoi na zachodnim falochronie toru wejściowego w rzekę Świnę. Zaprojektował ją berliński architekt Albert Severin, ten sam, który zaprojektował latarnię morską i budynek kapitanatu portu. W roku 1877 na kamiennym cokole o wysokości 1 metra wzniesiono murowaną, cylindryczną budowlę o wysokości 10,5 metra, przykrytą stożkowym dachem. Ale nie od początku stawa miała formę wiatraka. Dopiero w 1893 roku, czyli po 16 latach od uruchomienia, od strony morza umieszczono trzy charakterystyczne, nieruchome skrzydła. Początkowo nosiła nazwę Swinemünde Backe albo Flügelbacke. Przez pierwszych 25 lat stawa służyła wyłącznie jako znak dzienny i dopiero w 1902 roku zapalono na nim światło nawigacyjne i od tego czasu wieża posiada już cztery skrzydła. Zmieniła się również jej nazwa na Mühlenbacke. Nazwa ta obowiązywała do 1945 roku, czyli do czasu przejęcia stawy przez polską administrację morską. Dzisiejsza jej nazwa także jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Na szczycie stawy znajduje się pulsujące, białe światło widoczne z odległości prawie 18 mil morskich. Stawa Młyny posłużyła jako tło do filmu Latarnik, kręconego w 1976 roku na podstawie noweli Sienkiewicza. Wielu zapewne się zastanawia, co kryje wnętrze konstrukcji. Otóż nic tam nie ma, poza stalowymi schodami i prostymi urządzeniami elektrycznymi i optycznymi. Do usłyszenia.